tym roku podwyżki cen ubezpieczeń są znacznie mniejsze niż w zeszłym roku. Najdrożej za ubezpieczenie OC zapłacimy w województwie dolnośląskim. To jest ponad 900 zł. Jest spora różnica, bo najtaniej w województwie podkarpackim za ubezpieczenie OC średnio zapłacimy niecałe 550 zł. W województwie dolnośląskim zapłacimy średnio 30% więcej niż wynosi średnia ogólnopolska za cenę OC komunikacyjnego. W tym półroczu najbardziej OC zdrożało w województwie opolskim i w województwie podlaskim. To jest około 11%. Z kolei zmalało w województwie lubuskim i lubelskim. Zmalało wprawdzie niewiele, bo w około 2-3%. Warto też zauważyć, że w województwie lubelskim w zeszłym roku były z kolei najdroższe, największe podwyżki. Ceny OC wzrosły ponad 70%. Dlatego teraz w tym półroczu województwo lubelskie może troszeczkę odsapnąć. Tendencja w tym półroczu pokazuje nam, że te podwyżki nie będą tak drastyczne jak w 2016 roku. Wtedy to cena ubezpieczeń zdrożała o 50 parę procent. W tym roku średnio cena podskoczyła o 3% i można przewidywać, że ta tendencja się utrzyma i do końca roku będziemy obserwować podwyżki, ale niewielkie w porównaniu do zeszłego roku.